Cześć, cześć, strony wielkim i szpelman, dzisiaj was zapraszam do kolejnego, nie, bo pierwszego odcinka z serii Ancestors Legacy. Dlaczego w pierwszym? Ponieważ kto oglądał ostatni odcinek z Ancestors Legacy kampanii Mieszka, ten wiedział, o kim będzie ta seria i kto będzie naszym bohaterem. Tym bohaterem nie będzie Rurik, nie będzie ten Harold Godwinson, nie będą krzyżacy, a będzie Bolek Suchy, innym słowy Bolesław Pierwszy Chrobry. Czekałem długo na tą serię i sprawdzamy oczywiście. No i już mogę rzec, nie mogę się już doczekać przygody Bolesława Chrobrego. Przyznam się, że pierwszą misję grałem. No i cóż, nie przedłużam i zaczynamy pierwszy odcinek z serii Bolesława Chrobrego, Oblężenie Niemczy. When my grandfather, Mieszko, died in 992 AD, Poland was divided among his sons. My father, Boleslav I, said it was ironic, as my grandfather's wish was to unite the tribes under one banner, and felt his testament may be lost to a brotherly quarrel instead. As my father was Mieszko's firstborn, he felt it was his rightful destiny to rule Poland. To achieve this, he fought and defeated his own stepbrothers and exiled them, assuring Poland's unity and his rule. As a young child, Boleslav was held as a peacetime hostage by a German court, where he learned the ropes in leadership and knighthood. Among the many patrons he met in his time there was Otto III, the young Holy Roman Emperor. My father personally invited Otto to come to Poland only once his power had been consolidated. During one of the many sumptuous feasts, Otto shared his lifelong dream, a Roman Empire restored as a federation, with Boleslav crowned the ruler of Poland. However, the young emperor's dream never came true, his premature death threw Europe into turmoil. Taking advantage of the situation, my father hastily took control of the German lands on the Polish border. Hoping to use the newly acquired lands to begin the long march to a Polish kingdom, Boleslav was instead summoned to Merseburg, the home of the Holy Roman Emperor. There he met the newly crowned Henrik II, whom he hoped would give him his crown, promised by Otto. Instead, my father's ambitions were stripped away, and his newly conquered borderlands became a part of nothing but a fiefdom. But, as happens with intrigues, that meeting was just smoke and mirrors. As Boleslav was returning to Poland, he was ambushed by bandits. He suspected his attackers were sent by Henrik. That was too much for him. Not being known for his patience or an even temper, he promised if Henrik wanted war, he'd give him war. 16 years have passed since that promise. Henrik II has today gathered the largest invasion force Poland has ever seen and is making his way to the Gord of Niemcza. It was I, Mieszko, second of his name, and Boleslav's son, who has been tasked to hold the line by whatever means necessary. Kto zna historię, ten wie, że Bolesław miał trzech synów. Jednym z nich właśnie był Mieszko. I dzisiaj prawdopodobnie znowu będziemy się. Mieszko się bije z Niemcami, ale już nie pierwszy, tylko ten drugi. To się będzie działo. Niemca. Dobra. Faja! O! Fajna miniaturka będzie. Co tak mówisz? O, crap! Misie! Mieszko, misie, misie. Łucznicy, tutaj! Tutaj! Ty, ale ja mam tych sojuszników, a to na luzie, to tylko Mieszko się będzie bić. Będzie fajnie. Misie, mesko! Halo, oeś, oeś. Co za waleczny. Szkoda, że w pierwszym tygodniu na mnie przedstawiają Bolka Suchego. No, ale niech już będzie. Tak, dajecie radę, panowie? Mam nadzieję, że dajecie radę. Misie. A, tutaj mamy niezłą obsadę łuczników. Halo! Mówiłem obsadę łuczników! A dobra. Trzymajmy ich w pogotowiu, mam tyle sojuszników, to chyba będzie... No, Mieszko.
O, mesko dawało komuś skopa. Rozwali mi chałupę ktoś. A już wiem kto. Dobra, szybko. Mesko Dux. Szybko. Już? Ranny? W sumie dostaję tak stresu, co dobra już. Wycofajmy tego meska. Prosimy kogoś? Nie trzeba, nie trzeba chyba. Dobra, wylecz się meszko. Trochę tchórzowsko postępuje, ale przedsiębiorco. O nie, chociaż troszkę już i tu idzie, bo może problem z tym. Chociaż się zobaczy, chyba może nie będzie tak źle. Przynajmniej mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Na pewno jak będziecie im strzelać w plecy, to na pewno będzie źle, to wam gwarantuję. Dobra, Mieszko idzie na pomoc im. Albo już będę ten miły, już pośle kogoś. Zabić tych. Halo, Mesko, szarża! Pięknie. A tam pomagajcie Meskowi, dobrze. Mesko! Oho, Mesko ma przesłany. Ale dobra, tutaj zabić tych. No, fajnie. No zabij Mesko. Dawaj, defensywę ci zwiększę. Lecisz. Strzelać w nich. Ich przeciwników, jak ktoś to się szybciej tych, bo Minsko potrzebuje pomstą. Kwasz księciu, Lambert. Jeżeli ktoś oczywiście pytanie się dowiedzieć więcej o naszym drugim królu, to zapraszam do opisu. Tam będzie link do filmu na pewnym kanale, który jest dość więcej lub mniej znany. Który bardzo ładnie opowiada takie rzeczy. Dobra, dasz radę, nie wycofuj się dalej. Jak ci będą walić w plec, to ty zginiesz raz, dwa, już. Dość strzelania, kaszuby. Dosyć. Jezu. A tato se dać tasami, fuck you. Łaski bez. Dobra, już będę miły. Dobra, już będę miły. Fuck, nie chcę stracić. Szybko, uciekamy. Nie strzelać już. Dalej, zabij tego ostatniego, dawaj. Dobra, dwóch, Mieszko zajmij się nim. Mesko lecisz. Lecisz Mesko, Dux. Pij się, Mesko. Kuźwa. Nie strzelać. Patafiany. Dobra, uciekaj. No kurde, no. Słabo. Strzelać w nich. Przecież ja nie mam żołnierzy już. Co teraz? Strzelać. Dosypać ich strzałami. Mieszko wytrzyma jakiś czas. A co tutaj? Dobra, uleczę ich i co mogę zrobić? No. Rzucić ich w wir wojny. Dobra, teraz w tych. A może nie będę musiał? Dalej, Mesko, wierzę w ciebie. Będziesz herosem tego odcinka, jeżeli wygrasz. Nie, Mesko. Nie teraz, błagam, dobra. Przestać strzelać. Poradzisz sobie. O, pięknie, Mesko, poradził sobie. No tak, zamierz tą część misji. Pozwólmy sobie to pominąć. Dobra, Mesko, jesteś już w wiosce, jesteś, o. Dobra, słuchaj, taki deal. Od rekrety wujemy się. Zajmiemy tą osadę. Z tego co wiem, to nie jest kaszka z mleczkiem. Kaszka z mleczka. Okej, okay, lecimy. Tutaj na razie na początek. Druga technologia, co mi się może przyda, ta druga technologia. A już tak właśnie mam żart się biją, przecież było dobrze. Trudno przejść się tutaj pożarło, w takim razie. Okej, widzimy wroga, to dobrze, mam pomysł. Ja już wiem jak herosów wykorzystywać, tak więc Ego, Mesko, Dux, Deus, Vult. Heh,
Właśnie tak wykorzystuje się Herosów w tej grze. Okay, tutaj posłamy teraz bojów. A na plecy, hashtag. Hashtag plecy. Nie mają już żadnych szans. No i o to chodzi. O to chodzi. Nie wolno, trzeba zawsze, nie wolno zrobić tak, że zawsze tutaj na przodach muszą łucznicy na tyłach. Nie. Łucznicy muszą być na tyłach wroga, bo inaczej będzie friendly fire. Prawda, Mieszko? Chyba mi nie odpowie dzisiaj. Przecie akcja, ale poradzą sobie. Walf to, bo to już jest karabinek. Posłamy tych też. Idzie nieźle, idzie nieźle. No, strzelaj. Już słabo ci idzie ten, co ci powiem. Zyniuś. No nie będzie tak źle, co? Dużo mam tu żarcia? No mało. Ale muszę mieć przynajmniej tyle żołnierzy. Dobra, szybko. Atakujemy, zajmujemy. Kurde, karabinek! Szybko! No, lecisz. Kuźwa, wystrzela mi tu za chwilę wszystkim. Pójdźcie. Dobra, okej. Okay. Czyli tu się kryjecie. Jednostki tutaj. Bo trzeba będzie odnowić się. Wiem. Ale nie cieszę się z tego. Jak tutaj to zajmiemy, to przydało mi się jeszcze wsadzić. Okej, zrobię tutaj coś sylobronne oczywiście. Po minerały wyślijmy hopów. Halo, odnawiacie się? Odnawiać się nie robi. No i mamy... O, żarło, świetnie. Czemu tak ostro? Tak już? Tak w prącie przed świtem? Przed świtem, no właśnie, przed świtem! Ja wystrzelałem za chwilę. A tak! Strzelać Wiktora. Jezus Maria, co to był za atak? Taki nagły. Tej SNCBC już nie znam. Bo w sumie nie przeszedłem, jak grałem raz, nie przeszedłem tamtego. Ale to mi się udało. Kurde. Udało się, wow. Wszystko tutaj, kurde. Tak się nie bawię. No patrz, jak te tasaki krają, patrz, nie za mu jebnie. No jebną, skopa. Odrekrutowywać się nie robię. Udało się, licho, ale się udało. Szybko, trzeba zrobić minerały. Iść po żarło. Coś jeszcze tu jest? Przydatnego drewna. Drewno też się przyda. W sumie mam zbudować jeszcze wieże strażnicze. Kurde, to... Zbyt niespodziewana, tak żeby się go spodziewać. Dobra, trzeba czekać trochę na minerały. Przy okazji... Zbudować 3 wieże strażnicze. I zbuduję je teraz. Chyba, że je buduję teraz ogółem. I nie mogę zrekrutować, mogę, ale chyba pierwszy mi się przyda bardziej zrekrutowanie ty. Kurde, brak minerałów, nie powiem. To jest żarło, ale to już jest inna osada. A ja czuję. Tu jest za ciasno. Tu jest zasadzka na 100%. I się przekonam dzisiaj jeszcze o tym. Czy tu jest zasadzka, czy nie. Mieszko, lecisz. Ryzykuję księciem księcia. Idiotyzm? Nie. Ponieważ on jest bardziej wytrwały niż jakikolwiek żołnierz w tej grze. Dobra, jak coś to żołnierzy mamy. Jakiś. To jest ujemny. Spodziewałem się tego. Dobra, Mieszko, wstawaj! Pobudka, żołnierzu! Lecisz tam. Pochodnie zapal. O matko. Boję się. Co nas tu czeka? Aj!
Okej, okay, już wiem czego się spodziewać. Lecimy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Chodźcie do mnie. Okej, okay, żołnierze teraz. Dobra, jedna różnicy niech będą tutaj, tutaj, tutaj. Co za rzecz? Jezu. Grubo jest. Zbyt grubo. Od boku. Myszko. Cofajmy meska, za chwilę dołączy. Dobra, meszko, 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 nie tak daleko, jeszcze jesteś potrzebny. Lecz się, lecz. Leczysz się? Ty śpiochu. Kurde. Tych wycofajmy, bo jest cienko. Halo, teraz tych. Mesko, lecisz. Bij się! Kurde, kurde, co za lak. Nie, niemiły, niemiły, bardzo niemiły to wygląda. Dobra. Wykończmy ich i idźmy zająć tą osadę. Halo, nie traćmy nikogo. Nie traćmy. Nie strzelaj, chyba nie ryzykuj. Idziesz już tam. Halo, co wy? W obozie jesteście. Chociaż... Chyba mi się przyda jakiś do ataku. A nie, nie jesteście w obozie. Ale będę miał do was zastosowanie pewne. Tak powiem. Wy wrócicie do obozu. Mieszko da sobie radę. We trzech ich. Dawaj. Soluwa Mieszko! Kurde, brzydka ta soluwa. Dobra, tak będzie utoczyć. Soluwa Mieszka! Lecisz! Mieszko, wierzę w cię. Pięknie przywalił mu starczy. Nie tutaj. Patrzymy z brzucha Mieszka. Nie no, to będzie słabe. Powiedziałem, że to będzie słabe, no. Dalej! Mesko! Mesko lecisz, pięknie! Przywali, jeszcze dobij tutaj, pięknie! Jeszcze ostatni został wróg, dajesz go! Dobra, będzie może ta będzie miniaturka. Dobra! Leżą, zajmij tą osadę. Okej, tutaj leci do was już tutaj. Tutaj odrekrutuj się, a wy pójdziecie do osady i przygotujecie obronę. Mam przynajmniej taki plan. Postawiam pułapki, jakieś pierdoły. Takie tam. Okej, zajmiemy tą osadę. Kuźwa, karabinek się odpali. Już lecisz. To nie, może rozwiniemy już tą technologię. Okej. Okay. Bez kompali skopów. Ej! Mieszko! Inflanty! Dalej, dalej. Oj! Żyje? Przeżył! O fuck! Szybko. Lecić. Dobra, dobra, Mieszko, Mieszko, wszystko pod kontrolą. Defensywa, ofensywa, niech już będzie. Strzelaj! Strzelaj! Strzelaj, mówię! Pięknie. Okej. Okay. Szybko. Zabić ich. Ja jest tutaj widzę kopalnię jaką. To dobrze. Będziemy robić pancerze. Szybko. Zastrzelaj. Rozstrzelaj. Dobrze. Okej. Okay. Tutaj wam już nie potrzebuję waszej pomocy. Możecie pójść sobie tutaj. Dobra. Dobić ich. No dobi. Dobi. No, no, pięknie. Okej. Okay. Zajęliśmy tą osadę. Rozwiniemy to, poślemy po minerały. Odrekrutowujemy żołnierzy.
I w tym momencie chyba zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek z udziałem Mieszka Pieczko, który leży pijany, no prawda. Nie leży pijany. Mieszko, halo, nie leż pijany. No. Jak mówię, zakończymy sobie w tym momencie ten odcinek wraz z Mieszkiem na Bentem. Zapraszam was jutro na ciąg dalszej tej misji. Cześć i czołem!